Dorota Guardias, tak wyremontowała dom na roztoczu. Dorota Guardias przez minione 3 lata miała, niestety, wiele smutnych okazji, by przemyśleć swoje życie. W październiku 2020 roku zakaziła się koronawirusem i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Lekarze postawili ją na nogi, jednak przez długi czas po ozdrowieniu prezenterka odczuwała dokuczliwe powikłania. Półtora roku temu Guardias ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Diagnozę usłyszała w czerwcu. Jednak nie od razu była gotowa o tym mówić. Jak wyznala, najbardziej żałuje tego, że posłuchała opinii lekarza, który już 2 lata wcześniej wykrył u niej zmianę w piersi. Z perspektywy czasu prezenterka ocenia, że zbagatelizował sprawę. Na szczęście GUS nie zdarzył się ze złośliwic. A pogodynka jest już po operacji jego wycięcia. Tak traumatyczne przeżycia skłaniają większość ludzi do lepszych przemyśleń, a nawet przewartościowania swojego życia. W przypadku Guardias wypłynął z tego wniosek, że powinna więcej czasu poświęcać rodzinie. Kupiła 100-letni do we wsi chlewiska na Roztoczu, gdzie w dzieciństwie spędzała wakacje u babci Janiny, który po wyremontowaniu stanie się azylem dla jej rodziny i przyjaciół. Guardias nie jest pierwsza gwiazda, która doceniła piękno Roztocza. Tam swoje miejsce znalazła również Kora, która ostatnie lata życia spędziła w Blizowie, w otoczeniu najbliższych, wspanialej przyrody i ukochanych zwierząt. Dla Guardias Roztocze jest krainą szczęśliwego dzieciństwa, które, jak wyznala w fakcie, upływało jej na bieganiu boso, wyprawach z babcią na grzyby i jedzeniu młodych ziemniaków z koperkiem. Na ziemi, należącej do Guardias, ma z czasem stanąć także drugi dom, a na razie została ukończona renowacja remont stodole, która została przekształcona w miejsce do urządzania imprez. Jak ujawniła pogodynka na Instagramie: krok po kroku budujemy, tworzymy i strasznie się cieszymy, ponieważ to daje nam mnóstwo radości. Pierwszy dom, 100-letni, już prawie gotowy. Stodola, ta moja wymarzona już jest. Na wiosnę wyrosnie drugi domek. Powoli, powoli do celu. Oto pierwsze efekty, jak wam się podoba łazienka? Okazało się, że bardzo. Pod filmikiem Guardias pojawiły się życzliwe komentarze. Pięknie. Pani Dorotko, a skąd ten śliczny pień? Ma się ten gust i wyobraźnię 11 gwiazdek. Pomysł z drzewem w łazience czat. Moje klimaty.